kolejnym wydaniu kroniki proponujemy. Radni powiatu wycofali z porządku obrad projekt uchwały w sprawie remontu drogi w Niekłaniu. Spięcia podczas obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej w Końskich. Kolejna sesja Rady Powiatu przebiegała jak zwykle sprawnie i trwała z przerwą tylko ponad 2 godziny. Radni przyjęli informację starosty o działaniach między sesjami oraz z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze. Wszystkie projekty uchwał, za wyjątkiem jednego, zostały przez radnych przyjęte. Po dyskusji natomiast został zdjęty z porządku obrad projekt uchwały w sprawie remontu drogi powiatowej w Niekłaniu. Radni zdecydowali, że ewentualne jej podjęcie zależeć będzie od tego, czy samorząd Stąporkowa spełni swoje wcześniejsze deklaracje co do współfinansowania tej inwestycji o wartości kilku milionów złotych. Tradycyjnie już w czasie przerwy w obradach w galerii u starosty odbył się kolejny wernisaż wystawy. Tym razem radni, zaproszeni goście, mieli okazję podziwiać pokłosie kolejnego pleneru artystów plastyków, jaki od kilku już lat organizowany jest przez Ośrodek Kultury w Stąporkowie. W wystawie zaprezentowano obrazy ponad 20 uczestników ubiegłorocznego pleneru pod nazwą Czarna i okolice. Na początku obrad nic nie wskazywało na to, że będzie to kolejna burzliwa sesja. Ponieważ przypadkiem termin sesji zbiegł się z dniem imienin burmistrza Michała Cichockiego, solenizant otrzymał kwiaty i życzenia od rady i sołtysów. Ale już później nie było tak przyjemnie i elegancko. Po odczytaniu przez burmistrza informacji o jego pracy między sesjami oraz przez skarbnika o realizacji budżetu za pierwsze półrocze, a wcześniej zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały o zasadach dofinansowania przyłączy, radni Barbara Zielińska i Piotr Słoka skierowali do burmistrza kilka dość kłopotliwych pytań. Dotyczyły one m.in. wykupu działek pod przyszłą obwodnicę, wykonania i dopłat do przyłączy oraz wykupu działki od Koneckiego PKS. Panie Piotrze, na dzisiejszej sesji postawił Pan kilka pytań i nawet powiem, że doszło do pewnego spięcia między Panem a Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej. Nawet w pewnym momencie nazwał go Pan sekretarzem partii, że zachowuje się tak jak sekretarz. Postawił Pan kilka to jakby takich zarzutów, pytań, które dotyczyły wystąpienia informacji Pana Burmistrza Michała Cichockiego. Pierwsza rzecz, którą Pan poruszył, to była zmiana miejsca w porządku obrad interpelacji i zapytań radnych. Dotychczas ten punkt znajdował się mniej więcej gdzieś na 4., 5. miejscu, jeśli chodzi o porządek obrad. W tej chwili on jest pod koniec i tutaj Pan argumentował, że to jest niedobra zmiana, ponieważ osoby, które przychodzą na obrady, szczególnie sołtysi, zaproszeni goście, po pierwszej przerwie raczej wychodzą, a Pan by chciał, żeby ci ludzie byli świadkami jakby i wysłuchiwali interpelacji i zapytań radnych, tego co w ich imieniu ci radni mają do powiedzenia, do przekazania. To tak, faktycznie się stało, że troszeczkę żeśmy się może z panem przewodniczącym, tak mówić i powiedzieć kolokwialnie, poprztykali, ale to właściwie to nie chodziło nawet o to, co pan o interpelację. Najpierw to było o to, że chciałem zadać pytanie, które nurtuje naszych mieszkańców. To jest właśnie te problemy związane z dotacją na przyłącza. Pan przewodniczący powiedział, że to nie jest w temacie, bo to nie jest w porządku obrad, bo to akurat była informacja. No więc ja wyjaśniłem, że jeśli się interpelacja i zapytania przenosi na ostatni punkt, no to tak się dzieje, jak się dzieje, a to jest ważna sprawa, bo mamy przerwy sprzęczne informacje dotyczące, w jaki sposób ma być ta dopłata zrobione i ludzie czekają i jest zamieszanie takie w ogóle medialne o tym, w jaki sposób mają te dopłaty być. I chciałem zadać pytanie, które jest zgodne ze statutem, bo informacja dotyczy, może to nie dotyczyło tej informacji, co złożył pan burmistrz, ale my zadajemy pytania dotyczących rzeczy, które działy się między sesjami, prawda? Czyli przygotowanie wszystkich uchwał, która ta uchwała została... Ja miałem zadać te pytania przy uchwale o tych dotacjach, ale pan burmistrz na początku... Na wniosek pana burmistrza ta uchwała o dotacjach została wycofana. Pan przewodniczący nie spytał się mnie, czy ktoś ma jakieś pytania do tego wniosku. Nie było takiego pytania, więc ja nie zabierałem. Chciałem zabrać
ten problem, bo po prostu ja chciałbym grać w czyste karty, chciałbym mieszkańcom tylko rzetelne informacje przekazywać zgodnie z moim sumieniem. I zawsze w wyborach obiecywałem im uczciwość i taki właśnie chciałbym być. Pan przewodniczący chciał ograniczyć moje, można powiedzieć, prawa radnego do zadawania pytań. Ja nie rozumiem. Przecież na sesja to nie jest tylko sesja Rady Miejskiej, gdzie się zadaje pytania łatwe i przyjemne dla burmistrza, ale też i pytania trudne. I nie wiem, dlaczego takie było oburzenie i atak na moją osobę. Od jakiegoś czasu zauważam atak na moją osobę, bo ja jestem jakimś człowiekiem w miarę niełatwym w jakiś sposób. Zadaję pytania trudne, nie zwracam uwagi, czy jakieś konsekwencje z tego będę miał, czy nie. Bo uważam, że po prostu chcę być uczciwy wobec swoich wyborców, prawda? I druga uwaga pańska dotyczyła wykupu działki od PKS-u, tam przy dworcu PKS. I tutaj pan powiedział pewną rzecz, że pan burmistrz na jednym z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego przekazał mylną informację, czy może nie mylną informację, tylko że kwota, jaka miałaby być zapłacona za tę działkę, nie była zgodna z wyceną, jaką zleciła gmina, tylko przychylała się jakby w stronę wyceny PKS-u, gdzie mieliśmy zapłacić, mówię gmina, miała zapłacić 1 200 000 zł. Wtedy zarządzono przerwę w obradach, dotarto do dokumentów, bo pan i pan burmistrz sobie tego życzyliście, panowie. I co się okazało? Okazało się, że no troszeczkę się pan tutaj jakby pomylił i pan burmistrz, wiceburmistrz Matera, który był obecny na tej komisji, z zapisu protokołu wynika, że on tam stwierdził, że jakby sugeruje się kwotę tą, jaka została wyceniona przez biegłych zleconych przez urząd gminy. Panie redaktorze, nie wiem skąd takie zdenerwowanie na temat mojego pytania, bo to jest sprawa oczywista i powiem, że to nie tylko na jednej komisji, bo pan burmistrz powiedział, że ja powiedziałem, że możemy znaleźć tą wypowiedź pana burmistrza w protokołach i można to sprawdzić. Ja powiem tak, na kilku komisjach padały kwoty i padały kwota 1 200 000, 1 700 000. Pan zna problem, bo był pan na jednej z komisji, gdzie ja wskazywałem, że to jest niegospodarne i że to może być niezgodne z prawem, że powinny być arbitraż. Ostrzegałem pana burmistrza, że są to działania, które mogą się skończyć dla niego na przykład wnioskiem do prokuratury. Nie w tego, żeby mu zaszkodzić, tylko żeby go uszedł przed takimi tymi. Przecież wszyscy pamiętamy sprawę sierpiańską. Proszę państwa, na pierwszej komisji z jednej pan burmistrz powiedział na komisji, że gmina ma zamiar zakupu działki od PKS-u za 1 700 000 zł. Bo wycena była taka pierwotna PKS-u za tam kwotę około 1 000 000 zł, ale później zeszli, że niby ministerstwo pozwoliło im na 1 200 000, prawda? Panie redaktorze, ja jestem dociekliwym radnym i staram się, jak coś robię i mam głosować, to się do tego przygotowuję. Wyciągnąłem uchwałę o sprzedaży i zamianie gruntów czy wykupie gruntu przez gminę. Taka uchwała jest, która reguluje, co gmina w jaki sposób może kupić i ten. I tam jest, że gmina musi zrobić wycenę swoją gminy, prawda? Ja zapytałem po sznurku, czy jest taka wycena. Nie musimy być, bo odpowiedź. Panie redaktorze, może pan jako przeprowadzić śledztwo dziennikarskie, analizując to, bo ja mówię tak, musi być wycena gminy. Nie, bo mamy już PKS-u. A co nas PKS powiedzi? Jest zapisane w uchwale. Było bicie piany, że nie można. W końcu przeprowadzono to. Proszę państwa, wyszło, że jest 640 tysięcy, tylko można za to kupić, bo taka jest pierwotna nasza wycena za pieniądze publiczne z gminy. Rzeczoznawca określił za 640. Mimo to pan burmistrz wezwał na przesesję, że on nadal chce to kupić za 1 200 000, bo to pomoc PKS-owi. Ja nie jestem daleki od pomocy PKS-owi, tylko że ja jako radny nie mogę działać przeciwko swojej gminie.
Panie burmistrzu, po złożonej przez pana informacji pojawiły się pewne wątpliwości, między innymi wśród radnej Barbary Zielińskiej i pana radnego Piotra Słoki. Chciałem pana spytać o dwa tutaj jakby aspekty tej sprawy, dwa punkty, które zostały jakby tutaj przedstawione w formie zapytań do pana czy uzupełnienia tej informacji. Pierwsze dotyczy zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej dotacji celowych na te przyłącza kanalizacyjne i pytanie, które dotyczyło złożenia wniosku o dofinansowanie przyłączy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest pierwsze pytanie. I drugie dotyczyło, co dalej z działką po PKS-ie, gdzie Rada Miejska podjęła uchwałę o przeznaczeniu konkretnej kwoty na zakup tej działki. Bardzo proszę. Panie redaktorze, szanowni państwo, należałoby zacząć od tego, że uchwała, która dzisiaj miała być przyjęta, dotyczyła tych przyłączy, które są poza projektem. Czyli tych przyłączy i tych mieszkańców, których chcemy wspomóc w realizacji przyłączy kanalizacyjnych, a nie zostali oni ujęci w ramach realizowanego projektu. Uchwała nasza była skierowana dwukrotnie do UOKiK-u. W pierwszym przypadku nie było uwag co do treści tej uchwały, a te, które się pojawiły, nanieśliśmy poprawki. Natomiast w dniu dzisiejszym faksem wpłynęła kolejna opinia UOKiK-u, mówiąca o tym, że w tych miejscowościach, w których może ta kanalizacja przebiegać i dofinansowanie dotyczyłoby osób, które prowadzą rolniczą działalność, należałoby skonsultować tą uchwałę z właściwym ministrem. W związku z tym nie było innego wyjścia, tylko musimy tą uchwałę wycofać i skonsultować z ministrem i na najbliższej sesji ona trafi. Takie sytuacje się zdarzają i ona nie jest w żaden sposób zawiniona przez gminę. Dostaliśmy tą informację, musimy taką czynność wykonać. Natomiast nie wpływa to w żaden sposób na te przyłącza, które są wykonywane w ramach całego projektu. I tutaj nadal jest sytuacja taka, że po stronie mieszkańców jest darowizna na rzecz ochrony środowiska i ona wynosi 1680 zł. Natomiast dofinansowanie i wniosek, który Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie składało do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotyczy przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwa, które poniosło koszty wykonania tych przyłączy. I będzie to składane trzyetapowo. W tym roku złożymy 3 wnioski. Pierwszy wniosek będzie złożony 10 października, a dotyczy on tych przyłączy, które zostały już wykonane. Kolejny wniosek tych przyłączy, które aktualnie wykonujemy. I jeszcze jeden wniosek tych przyłączy, które są w przygotowaniu, a będą realizowane w latach następnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przewiduje wypłatę dofinansowania, jeśli oczywiście ten wniosek pozytywnie zostanie oceniony i takie dofinansowanie zostanie przyznane. To dofinansowanie zostanie przeznaczone na brakującą kwotę, bo tak jak państwo wiedzą, wykonanie przyłączy to jest 2949 przyłączy i szacuje się, że łącznie będą one kosztowały około 14 milionów złotych. A z samych darowizn wpłynie tylko około 5 milionów złotych, więc brakującą kwotę 9 milionów złotych przedsiębiorstwo musi w najlepszy sposób, biorąc pod uwagę montaż finansowy, pozyskać. Najlepszym sposobem jest uzyskanie dofinansowania, czyli pieniędzy z zewnątrz. Natomiast to się będzie działo dopiero w 2012 roku. Na to nie mamy wpływu, bo dopiero w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przewiduje wypłaty tych środków. Natomiast jeśli chodzi o działkę PKS-u, to tak jak pan redaktor słyszał, żeby można było dokonać zakupu, to druga strona musi chcieć sprzedać. Mamy wykonaną wycenę, która jest w tej chwili, można powiedzieć, obowiązująca, bo przeszła cały proces arbitrażu i ta kwota wynosi 740 tysięcy złotych. Jeśli PKS uzyska zgodę ministra na sprzedaż tej nieruchomości i wystąpi do gminy o to, żeby gmina mogła nabyć tą nieruchomość, to będziemy to ponownie rozważać. Natomiast równie dobrze
właściciel, czyli Skarb Państwa w jego imieniu PKS, może tą nieruchomość sprzedać każdemu, kto da więcej, prawda? No więc to są naturalne rzeczy, więc dziwi mnie zapytanie zarówno radnego, jak i oburzenie w tej sprawie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Panie przewodniczący, na dzisiejszej sesji pan radny Piotr Słoka, no można powiedzieć, że zarzucił panu i jednocześnie wystąpił z zapytaniem, dlaczego w projekcie porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej punkt interpelacji i zapytania radnych znalazł się pod koniec tego projektu, jeśli przez ostatnie chyba 3 kadencje znajdowało się na początku obrad sesji. Czyli pytanie jest do pana skierowane moje proste. Co spowodowało to, że ta zmiana w porządku obrad nastąpiła? Zmiana punktu, w którym są interpelacje i odpowiedzi na pytania radnych, nastąpiła z tego powodu, że po pierwsze chcieliśmy, aby sprawy, które są uzgodnione, czyli merytoryczne, projekty uchwał dotyczące porządku obrad sesji, były, które były uzgadniane na komisjach, były w pierwszej kolejności rozpatrywane przez Radę Miejską, bo do tych projektów stanowisko jest jasne, albo się komisje zgadzają, wypowiadają pozytywnie o projektach uchwał lub nie. Były też sygnały od radnych indywidualnych, żeby po prostu punkt interpelacje i zapytania radnych przenieść na koniec sesji. Wtedy są inne informacje i komunikaty i poprawi to sprawność przebiegu sesji, bo nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ktoś ma pytanie, czy chce złożyć interpelację, czy on ją zada na początku posiedzenia sesji, czy na zakończenie. Dla mnie to nie gra roli, czy nie ma dużego znaczenia, w którym momencie zgłoszę zapytanie bądź interpelację dla burmistrza. Tutaj nie było żadnych innych przesłanek. To jeszcze mogę dodać, tak jak mówię, no chcieliśmy, żeby te sesje przebiegały sprawnie, rozdzielając część, że tak powiem, merytoryczną, tą, która jest zawarta w projektach uchwał, od części, że tak powiem, ogólnej, sprowadzanej do zadawania pytań, interpelacji do burmistrza. Drugie pytanie dotyczyło wykupu działki przez gminę po byłym, no jeszcze PKS właśnie funkcjonuje, tak po PKS-ie przy dworcu PKP, PKS. Tutaj były pewne perturbacje. Problem się już ciągnie od kilku miesięcy. Rada Miejska podjęła już uchwałę nawet o przesunięciu środków w konkretnej wysokości sumy na to, żeby tę działkę wykupić. Ona do dnia dzisiejszego nie została wykupiona. Jeszcze pan radny Słoka zarzucił, że na Komisji Rozwoju Gospodarczego padła kwota ze strony burmistrza czy zastępcy burmistrza dotycząca wysokości o wiele większej niż wynosił operat zlecony przez gminę, czyli nie tam około 700 czy 600 coś tysięcy złotych, a ponad 1 000 000 złotych. Prosiłbym, żeby pan to wyjaśnił, tę sprawę. Jeszcze jedna rzecz. To proszę mi powiedzieć, po co w ogóle było podejmować taką uchwałę o przesunięciu środków, o przeznaczeniu pewnej kwoty, jeśli dzisiaj się okazuje, że nadal sprawa jest niejasna i że nawet może się znaleźć inny właściciel, który za większą kwotę tę działkę wykupi? Z informacji, które mamy od pana burmistrza, jest duża szansa, że gmina zakupi tą działkę. Pieniądze, które były zagwarantowane na wykup, są niewystarczające i dlatego była zmiana w projekcie budżetu na 2011 rok, żeby zabezpieczyć w pełni potrzebną kwotę. Niejasności czy dyskusja wobec tej sprawy pana radnego Słoki wynika z tego, że w momencie podejmowania decyzji obowiązywały dwa operaty szacunkowe. Jeden, który zrobiła gmina Końskie na wartość 640 tysięcy, natomiast drugi, który posiadała spółka PKS na 1 700 000. Z tym, żeby uściślić, była to kwota nie do przyjęcia. Władze spółki PKS wystąpiły do właściciela, czyli ministra skarbu, czy mogą sprzedać tą działkę za mniejszą kwotę. Zgoda właściciela była na kwotę 1 200 000 złotych. I o tych dwóch kwotach mówimy. W związku z tym, że były dwa operaty,
burmistrz wystąpił do arbitrażu o rozstrzygnięcie, który operat jest ważny. Okazało się, że ten, który miała gmina, on jest właściwym i za taką kwotę można nabyć, gmina może nabyć tą działkę. Czyli za kwotę 640 tysięcy plus prawo własności około 150 tysięcy. Czyli sprawa jest nadal, rozumiem, aktualna i ta uchwała, choć nie jest wykonana, zrealizowana przez burmistrza, bo uchwały zobowiązują burmistrza do ich realizacji, to jednak jest pewna... szansę na zakup tej działki przez Urząd Miasta i Gminy Końskie od PKS-u za kwotę, która jest w operacie szacunkowym wykonanym przez Gminę Końskie. Nieporozumienia czy sprawy wynikające, jaka to ma być kwota, wynikają z tego, że no dosyć gorącym tematem był, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej PKS się znajduje, były głosy, że gmina chce ratować PKS, kupując takie działki. Nie, nic z tym nie jest prawdy, po prostu wycena taka, jaka jest według operatu szacunkowego zrobionego przez Gminę Końskie, za taką cenę gmina może nabyć tą działkę. Choć, panie przewodniczący, nadal nie ma chyba ani pan, ani my nie mamy wiedzy na ten temat, w jakim celu jest zakupywana ta działka, czyli co dalej się będzie z nią działo. Z punktu widzenia interesów gospodarczych, ekonomicznych gminy jest to uzasadnione, bo jest atrakcyjna cena, jest to dosyć duża działka, gdzie może gmina realizować swoje cele statutowe na tym terenie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.